2 sierpnia wspominamy świętego Piotra Juliana Eymarda, prezbitera. Piotr urodził się 4 lutego 1811 roku w Lamiur we Francji w ubogiej rodzinie. Od najmłodszych lat wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Eucharystii. Przy pierwszej komunii świętej złożył Panu Jezusowi przyrzeczenie, że będzie kapłanem, aby mógł szerzyć wśród wiernych kult Najświętszego Sakramentu. Ojciec jednak po stracie kilkorga dzieci stanowczo sprzeciwiał się oddaniu ostatniego dziecka na służbę Kościołowi, dlatego syn mógł wypełnić swoje plany dopiero po śmierci ojca. Piotr wstąpił do seminarium w Grenoble, musiał je jednak opuścić z powodu choroby. Nigdy nie udało mu się też do końca od niej uwolnić. Po okresowej poprawie stanu zdrowia udało mu się dokończyć studia. Święcenie kapłańskie otrzymał 20 lipca 1834 roku, gdy miał 23 lata. Był przyjacielem świętego Jana Marii Vianney'a. Zaraz po święceniach Piotr został proboszczem parafii. Parafie w owych czasach religijnie były obojętne i bardzo zaniedbane moralnie. Kiedy gorliwy pasterz zorientował się, że jego nawoływanie i zachęty odnoszą mały skutek, przerażony odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze, potajemnie opuścił parafię i wstąpił do misyjnego zgromadzenia marystów. Nie wysłano go jednak, tak jak tego pragnął, na misję, ale przez 17 lat sprawował w niedawno założonej rodzinie zakonnej funkcję przełożonego domów, prowincjała i generalnego asystenta. Zwolna dojrzała w nim myśl, by dla podniesienia pobożności i religijności założyć zgromadzenie zakonne, które wzięłoby sobie za główny cel szerzenie nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii. Po naradzie ze swoim spowiednikiem i innymi poważnymi osobami opuścił więc zgromadzenie marystów, osiadł w willi w Paryżu, która była kiedyś własnością słynnego katolickiego pisarza Chateaubrianda i skupił przy sobie grupę oddaną pięknemu dziełu. W 1859 roku Piotr założył drugi dom w Marsylii, natomiast w 1864 otrzymał dekret Stolicy Apostolskiej zatwierdzający nowe zgromadzenie zakonne kapłanów od Najświętszego Sakramentu, potocznie zwanych eucharystów lub eymardystów. Piotr założył też podobne zgromadzenie żeńskie. Dopomogła mu w tym Małgorzata Juliot, która została pierwszą matką generalną nowej rodziny zakonnej. Obie rodziny rozwijały się pomyślnie, zakładając coraz to nowe placówki. Z czasem domy obu zgromadzeń zaczęły przeżywać liczne trudności, m.in. finansowe. Idea i dzieło księdza Piotra wyprzedzały o wiele lat przemiany, jakie przyniosły dwa sobory watykańskie. To on, m.in., zabiegał o zorganizowanie kongresów eucharystycznych, które skupiałyby wierzących wokół tajemnicy Chrystusa obecnego pod postacią chleba. Miłość do Eucharystii szerzył niezmordowanie słowem i czynem. W jego klasztorach odbywała się nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Piotr założył także Bractwo Najświętszego Sakramentu, do którego zapisywał wszystkich ludzi dobrej woli. Był również apostołem częstej komunii świętej. Miłość i cześć dla Eucharystii szerzył także piórem. Zostawił w rękopisie dzieło obejmujące 2 grube tomy o Najświętszym Sakramencie. Drukiem wydał także 2 broszury, Miesiąc Maryi i Miesiąc Świętego Józefa. Nie wyobrażał sobie, by ktoś oddawał cześć Panu Jezusowi, a nie miłował Jego matki i ziemskiego opiekuna. Za patronkę swoich wszystkich dzieł obrał Matkę Bożą od Najświętszego Sakramentu. Pozostawił po sobie także 6 tomów listów i 9 tomów medytacji. Podczas dłuższego pobytu w Rzymie Piotr Julian doświadczył przeżyć mistycznych. Zmarł 1 sierpnia 1868 roku. Jego śmiertelne szczątki w czasie procesu kanonicznego przeniesiono z cmentarza komunalnego do kościoła Bożego Ciała, który oddano w zarząd jego zgromadzeniu.
Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Pius XI w roku świętym 1925, a kanonizacji dokonał Jan XXIII 9 grudnia 1962 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Piotra Juliana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.